Moi drodzy, dopiero teraz, w tym odcinku będę miał naprawdę przerąbane, ponieważ okazuje się, że ten najpotężniejszy boss, przed którym mnie ostrzegaliście już od wielu, wielu odcinków, podobno najmocniejszy boss w tej grze, tak swoją drogą, znajduje się dosłownie za mną. To znaczy za tą wielką bramą, przez którą przejdziemy sobie już, rzecz jasna, teraz. Jedyne co, to dobiję sobie może poziom, bo mamy kilka kamyczków, więc może udałoby się ten jeszcze jeden level jakoś tutaj ukulać, zobaczymy. O, proszę bardzo, jeden kamień wystarczył. Moi drodzy, jeśli wam się odcinek podoba, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę. Będę bardzo wdzięczny za tego typu wsparcie. Zapraszam również do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco i zobaczymy, jak pójdzie mi z tym, który czeka po drugiej stronie. Ja już myślałem, że to był ten poprzedni boss, z którym walczyłem i czy to on jest jakimś takim niesamowitym zabójcą, ale tu proszę, okazuje się, że jednak nie, że to chodziło o przejście w tym miejscu. No i jest nasz jeździec, nie? Dobra, nawet naszych towarzyszy sieka. A my oczywiście bez wierzchowca, jako jedyni. Nie wiadomo dlaczego w ogóle. O kurde. Już myślałem, że taka scenka mówi, że będziemy totalnie solo tutaj odbity, pięknie. Dobra. O kurde, ale szarża. Wydawało mi się, że nie robi nic złego. Ale faktycznie boss, nawet z tym atakiem, przypomina strasznie Gyobu Masatake Oniwę. No nie, no serio? Aż takie obrażenia zadajesz? Okej. No okej, no można w ten sposób to rozegrać i... Okej, niech ci będzie. Ja myślałem, że tutaj nie ryzykujesz tak dużo. Chciałem go odbić i dopiero potem chciałem aktywować sobie ducha. No, może dobrze, że go nie zużyłem wcześniej. Już będzie cutscenka z automatu pominięta. Oczywiście gra musi troszeczkę sobie doczytać. O, cholera. Aha, no i teraz jesteśmy totalnie solo. Szkoda, bo bym swoich sojuszników chciał wyekspić po prostu. No ale dobra. Będzie solo podejście, to będzie. No gra jednak premiuje walki w grupie. Po coś się ich tam rozwija jednak. Nie wiem, na ile mogę sobie jeszcze pozwolić tutaj, w takim pojedynku. O kurde, na pewno nie na to. Kurde, no! Ale widzę, że bez odbić takich idealnych, to tutaj będzie naprawdę ciężko. Co jest? Aha. Chyba de facto mamy kolejną fazę. No teraz skoczę na tego konia, coś czuję. O, ten koń tak niebezpiecznie blisko niego krążyć zaczyna. Aha, czyli taki zwykły atak bez czerwonego zaznaczenia wytrąca mnie z równowagi od razu. To warto to pamiętać. To jest dość proste do odbicia na szczęście. O kurde. Dobra, to już nie było proste. O, ale kurde, odbicia wchodzą. Szkoda tego, że ja mu nic z tym nie robię, nie? Zero profitu. Ani go nie potrąciłem z równowagi, ani nic. To mi nie dało. Dobra. Miałem się czym leczyć już. O Boże, no tu nawet bloki będą mnie zabijały. Bez tego podpalenia nie byłoby wcale tak źle, szczerze mówiąc. Serio. Byłoby to całkiem spoko, całkiem znośny byłby to boss. A myślę, że możemy solo spróbować. Nic nie szkodzi.
Czy jak to wyjdzie, to tak wiecie. Fabularnie nie wyjdzie, nie? Że jesteśmy solo, że naszych sojuszników tam rozbił. W ogóle nie wiem, gdzie są te wszystkie osoby, które tutaj walczyły na cutscence i tak dalej. Ale dobra, nie wchodźmy w takie, wiecie, detale. Boże. Takim pięknym atakiem. Coś się prosiło odbić go, nie trafiłem niestety. Znowuż. No tu jest naprawdę, zobaczcie, prościutki do odbijania. Nawet mi to wychodzi. Także myślę, że nikt nie powinien mieć problemów, skoro ja daję radę. Zobaczcie, no. Wchodzi idealnie. Aż się spróbuję nawet... Aaaa! Że skok będzie. Właśnie tego nie rozróżniam. Aż się spróbuję trochę tym zaklęciem podleczyć. Przydałoby się. Nice. Aha, i go po prostu zrzuciłem z konia. No co w sumie nie jest fajne. Dla mnie. Ale to jest jeszcze ta przyjemna faza, powiedzmy. W porównaniu do tego, co on tam dalej odpierdziela, nie? No właśnie, teraz! Czemu to mnie trafiło? Boże, ponad połowę zdrowia. Zabierasz mi. Jednym takim porąbanym atakiem. Rozumiecie? Bo ja nie! Dobra, ale zgasł już. Przetrwaliśmy. Nie powiem, że najgorsze, ale... O Boże. Ale dość ciężki moment. Ten koń w ogóle... O nie, no akurat tak podchodził, to musiały poznikać te moje kamienie. Dobra, uniknąłem. Kurde. Oho. Będzie wierzchowiec. Ta! I całą posturę sobie zregenerował, nie? A ja tak myślałem, że atak krytyczny tutaj zaraz wejdzie. A tu lipa. Strasznie długa będzie ta walka. I to jest jej... Kurde, no... Największa trudność tak naprawdę. Że po prostu długo ten pojedynek będzie trwał. Dobra, ja w takim razie zrekompensuję sobie... Nieproporcjonalny pasek zdrowia bossa do... Po prostu... Do tego, że będę miał tych sojuszników. Przy okazji oni będą expić sobie. Więc zobaczmy, jak to wyjdzie. I tak mi się wydaje, że to będzie boss na cały odcinek. Co wcale by mnie nie zdziwiło. To chyba jest taki trochę gość o charakterze Genichiro. To znaczy, on jest chyba takim... no, co tym razem? Cało mówi zawsze to samo. Czyli generalnie on pełni taką rolę gościa, który ma wam pokazać, że okej, okay, jeżeli mnie pokonasz, to zasługujesz na to, żeby przejść tę grę. Już i nic innego nie będzie dla ciebie zbyt wymagające. I z innymi wyzwaniami dasz sobie radę, nie? My teoretycznie możemy się cofnąć teraz do wioski, ukrytej na przykład i tak dalej, możemy porobić inne rzeczy, tylko pytanie po co? Skoro mamy tutaj bossa do pokonania, warto byłoby się na nim skupić. No, początek jest piękny, przyjemny, dość ogólnie dobrze jest ten boss zrobiony, to trzeba przyznać, mimo że jest bardzo trudny, nie będę tutaj nieuczciwy, bo to jest moim zdaniem technicznie jeden z najlepszych bossów. Mimo że los humanoid to jest zrobiony naprawdę bardzo fajnie. No, może nie jakoś tam niezwykle pomysłowo, chociaż te niektóre ataki, no to są spoko, no ale i ten skok, to jak tą swoją lancą ciąga po ziemi, no to wszystko jest oczywiście z Sekiro. Inspirowany Sekiro. Kurde, no nie mogę go tym ładowanym duchowym atakiem nigdy trafić, nie wiem czemu. Jak zawsze pechowo wychodzi mi ta akcja. Dobra, jeszcze raz, wyleczmy się. Ło, miałem fart teraz. No i znowuż, kurde, ucieknie, nie? A i we mnie, mimo że obok miał innych kolesi. Jezus Maria, wszystkich nas trafił. Czemu mnie teraz nie trafił? Nie rozumiem.
Raz na korzyść, raz na niekorzyść to wszystko działa. Generalnie niektóre hitboxy są trochę, no, śmieszne w tej grze. Ale że ogólnie, no, boss jest dość dobrze zrobiony, ale no, widać, że są czasami kwiatki jakieś niezrozumiałe. Musimy pomóc. O, super. No nie mogłem zrobić już nic więcej, no od razu spamowałem przewrót, a jak było za późno, to nie wiem co innego można byłoby lepiej tutaj zrobić w jakiej sytuacji. Cało znowu z problemami. No ja stałem w miejscu, bo już no, leczyłem go. Nie wiem, czy szczerze z sojusznikami nie jest gorzej, bo obrywam przez to, że próbuję ich podnosić sobie, a jak ich podnoszę, to i tak to nic mi nie daje. Ten koń mnie najbardziej wkurza, że on tutaj jeździ. Rozpraszam, mam wrażenie, jakbym miał zaraz mnie zaatakować. Nie, no ja nigdy, dosłownie ani razu go nie trafiłem chyba tym atakiem jeszcze. Muszę chyba przestać próbować. No teraz na pewno przestanę, bo nie żyję. Nie, ale sojusznicy myślę, że tutaj są totalnie zbędni. Patrzcie, jak naparzają w niego. Znaczy zbędni, bo to trochę to są tacy pozoranci. Ja mam wrażenie, że dużo otrzymywałem ciosów przynajmniej w tej walce. Nie przez to, że no po prostu mega źle grałem, ale dlatego, że na przykład stałem w miejscu i leczyłem kogoś, tak? No a kiedyś trzeba. Także chyba solo popróbujemy z tym bossem. Na razie taki jest mój koncept, możliwe, że on się zmieni. Tak czy inaczej, boss, przyznaję, jest giga trudny. Szkoda, że ostatnio mi się nie udało z tym krytykiem, bo nie wiem, jak te moje ataki krytyczne będą się sprawdzały. O, muszę od razu tym duchowym atakiem robić. To ma sens może. No, to ładnie działa. Trzy razy i on z konia zleci teraz. O Boże, no ani razu tego i szarży chyba jeszcze nie odbiłem. Nice. Nice, razy dwa. Nie wiem, czemu żadnych obrażeń nie dostał. Czy żeby koń go uratował? Może. Coś na ogień może bym sobie ustawił, cholera. Taka większa odporność by się przydała. Nie wiem, co się teraz za bardzo wydarzyło, bo ani go nie odbiłem, ani on mnie nie trafił tym atakiem z powietrza. Dość dziwne rzeczy. Ja, czy jak on się ogniem posługuje, to czy byłby bardzo odporny na ataki ogniste, nie? No to różnie działa w tych grach. Nie ma zasady tak naprawdę. Logika czasami płata figlem. Dobra, to nie było zbyt mocne. O, całkiem fajnie to działa. Ej, był na krytyk, czajcie? I nic się nie stało, po prostu cofnęło mu się. Pasek mu się naładował odnowa. Czy to był błąd? Bo ja wciskałem trójkąt, przysięgam. Dobra, no to albo on jest taki, że nie da się na nim krytyka przeprowadzić, a to jest głupie, bo po prostu przeczy wszelkim schematom i mechanikom gry. Albo coś się zgluczowało i mam po prostu pecha. Dobra, przeżyłem to jakimś cudem. O. Dobra. Spadaj sobie na konia. Skok! Życzyłbym, żeby to był skok. Mam skok, dziękuję. Szczerze wolę chyba jak jest na koniu. Mimo, że jest znacznie bardziej mobilny, to jakoś... O Boże. Mówisz, masz demo. Ej, ale powy życie aż mu zjechałem. Chciałem powiedzieć, że po prostu jakoś lepiej czuję go, trochę lepiej to może wygląda, nie wiem, może sobie wkręcam. Szkoda.
W ogóle dzisiaj chyba na tym jednym odcinku, słuchajcie, poprzestaniemy. Dlatego, że dość późno mam czas, żeby nagrać właśnie ten film, dlatego raczej nie sądzę, żeby ten drugi dzisiaj zdążył się przetworzyć, żeby to była normalna godzina. Mam nadzieję, że wybaczycie. Poza tym dzisiaj jest premiera tego Souls-like'a, nie? Na którego czekam, czyli Bleak Faith Forsaken. Że też bym chciał sobie coś z tego przygotować na jutro. Za szybko. Wow, w końcu, nie? Ha, i zrzucony. Kurde. Zabije mnie. No, spamowałem roll, spamowałem odbicie, w sensie kółko, ale nic nie mogłem zrobić przez tak długi czas, że gość zdążył zebrać się po pierwszym ataku, wyprowadzić cały drugi i jeszcze mnie dobić. No to jest absurd. Najlepsze to, że oczywiście mogę opuścić to zdanie, ale nie chcę, bo nawet nie ma to sensu, bo wszystko inne co jest, to już zrobiliśmy. Ale już domyślam się, jak bardzo internet musi nienawidzić tego bossa, nie? Jakiś Reddit na przykład. Ludzie, którzy tutaj dotarli do tej gry, w tej grze, do tego miejsca. Trochę się sykam na samą myśl, co musi być na końcu gry. Jaki tam musi być finał, bo w Nioh ci ostatni bossowie nie byli wcale najprostsi na świecie. Widać wzajemny szacunek, co? O! Zabolało! Kurde. Mamy to! Jest! Czyli można go kontrować! Czyli wtedy był glitch jakiś. No nie dziwi mnie moje kulawe szczęście. Coś takiego musiało mi się przydarzyć. Chciałem go zrepostować. Udało się na szczęście. Boże, dwa razy pod rząd taki atak? Jesteś normalnym bossem, nie? I to nie jest komplement, że jesteś jakimś specjalnym bossem. Że jesteś wrednym dziadem. Który by pewnie solo pokonał wszystkich tych bossów, które do tej pory mieliśmy. No nie wierzę, takim randomowym atakiem po prostu. Tak losowo mnie zabił, na tak dobrym podejściu. Nie wiem ile on miał, 1/3 zdrowia? Jakoś nie spoglądałem na to, ale na pewno mniej niż połowę. Nieźle to wyglądało, naprawdę niezłe to było podejście. Ale okej, idzie coraz lepiej. Mówiliście, że lubicie takie odcinki, gdzie uczę się bossa, gdzie widać progres, gdzie widać też błędy, gdzie przeżywam jakoś tego przeciwnika. Także mówicie, macie. Mam nadzieję, że dalej jesteście fanami takiego rozwiązania i że wam się to podoba. Troszkę życia straciłem, bo tam tym pierwszym atakiem się oberwałem. Ale szczerze, mówię, jakkolwiek to nie brzmi absurdalnie, no bo ogólnie mam mnóstwo zdrowia, więc to jest tam wiadomo, nie fair trochę, nie? Ale jakkolwiek to absurdalnie nie brzmi, to wydaje mi się, że to jest najłatwiejszy boss, jeżeli chodzi o możliwości ripostowania. Że serio ma najbardziej czytelny ataki ze wszystkich, co nie znaczy, że to jest proste, jak widać na załączonym obrazku, ale jak widać jest to bardzo możliwe, żeby odbijać go. A, swoją drogą, jak teraz mi się nie uda, to ja nie będę popełniał... O właśnie, dziękuję, one shot de facto, bo się nie mogłem ruszyć po tym pierwszym trafieniu, więc... Tak jakby to był jeden hit. Tak to zadziałało. Nie będę teraz marnował czasu i zrobię to, co można, czyli zrobię travel, wrócimy do wioski, ulepszymy sobie moją włócznię na maksa i zbroję też jakoś fajnie i wtedy tutaj powrócimy sobie. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Także... Other i ukryta wioska. Tak, chcę tam podróżować. Mówiliście, że jak tak zrobimy, to nic nie stracimy, żadnego progresu. Mam nadzieję, że tak jest faktycznie, bo jak nie, to się wścieknę po prostu, że będę musiał to wszystko od nowa nadrabiać, gdzie mieliśmy wszystkie flaki, nawet te pomniejsze. Trochę się stresuję, szczerze mówiąc, na taką myśl.
No ale podobno miało to tak działać, więc zobaczymy. O Boże, nie mam nie mam tego. Czemu ja nie mam tego? No dobra. Mamy nakrycie głowy lepsze. Ej, żadnego nie potrzebujemy nagle? Spokojnie. To też niczego nie potrzebujemy. Dobra, to sobie chociaż tam... sobie chociaż trochę zbroje ogarniemy. Możemy na przykład... tu mamy Flame Resistance, zobaczcie. I Stone Resistance. Możemy Stone Resistance zmienić. Albo szczęście możemy zmienić. Co to tam dropa? Drop nie ma, nie ma żadnego wpływu tak naprawdę na to, jak gramy. I teraz możemy wejść w Salvage i... podobno można sobie trójkątem zaznaczać rzeczy, które chcemy właśnie poświęcić, co jest bardzo wygodne. Dzięki za przypomnienie. Podobnie w Nio było. Dobra, stal rangi drugi. No może jakbyśmy jakiś legendarny porozkładali, to by tam coś wpadło, kurde, lepszego, nie? O Jezu. Dobrze, że tego nie zrobiłem. Dobrze, że się w ostatniej chwili zorientowałem, co ja bym prawie zrobił, nie? Co jest? Ej, co jest? Wedding slot, o. Flame resistance. No, to jest... a mógłbym na przykład zamiast Stone Resistance jeszcze pakować to samo? Nie, czy może mieć dwa takie same efekty. Może lepiej na innym elemencie ekwipunku byłoby to zrobić. Spirit Gain from Normal Attacks. Statue's Effect Resistance. Zamiast tego. I Flame Resistance. Jeszcze trochę tych potrzebujemy odłamków. Rank 2, to... słabo i tak. Dobra, to już wystarcza. No i dawaj mi flame. Zaczynamy. Jak to będzie wyglądało? No, myślę, że ogólnie całkiem nieźle to wygląda, jeżeli chodzi o poziom ulepszenia. Trzeba też ten bambusowy łuk w sumie ulepszyć. Czemu nie? Jestem ciekaw, czy na przykład, jeżeli chodzi o broń dystansową. Czyli jeżeli mamy po prostu schowaną tak, że no ona jest w ekwipunku, czy jej efekty też działają, czy ja już muszę ją mieć wyekwipowaną? Raczej obstawiam, że musi być wyekwipowana. Ale pytanie, czy może działa to też w inny sposób, nie? Mamy igłę antystatyczną, mamy... strzał nie sprzedajesz, niestety. No, trochę szkoda. Może ktoś inny by tym handlował, ale dobra. Tak samo do naszego przyjaciela, tego dziwaka, nie będziemy lecieli ze skorupą. Mamy chyba tylko jedną, więc... no, jedną. To jest 8, z tego co pamiętam. On 20 albo 30 potrzebuje, także naprawdę mega, mega dużo. Także na razie zostawmy. I teraz tak, travel. I zobaczmy... no, nic innego nie mamy do roboty. Absolutnie nie. Wszystko jest zrobione. Musimy tego bossa po prostu rozwalić. Nie, no nie New Battlegrounds, tylko tu byliśmy. Ja się wścieknę, nie? Jak to będzie do odnowa. Serio. Już poza odcinkiem wtedy to nadrobię. No ale to będzie w tyłku po prostu 40 minut gry. Jezu, jak dobrze. Dobra, tym razem mi to zadziałało. Wcześniej mam wrażenie, że też tak robiłem, ale nie zadziałało z jakiegoś powodu. Nie wiem, kurde. Czy oni się expią tutaj na tym? Ej, expią się. Bo on prawie do 5 levelu dobił. Call to Arms? Aha, użyto 10 razy tam pieczęci tygrysa. No dobra. Czyli wezwanie do broni. Niech będzie. Mi się gra naprawdę premiuje, kurczę, taką grę koopową. Mówię, kurczę, i tak dalej, no bo...
Lubię solo, nie? Ale tutaj nastawili się na coś takiego. Bardzo. Dobra, już połowa wytrzymałości poszła. Trochę wredne, że jak zrzucamy go z jego rumaka, no to... De facto powinniśmy mieć, moim zdaniem, opcję na atak krytyczny, bo powinna być jakaś nagroda za to, że wam się udało go zrzucić z konia, nie? Może 25 HP, tylko obrażeń, serio? To tak na serio? Nice. Nie odbiłem go, serio? Cały już prawie martwy. Nice! Ale się minęliśmy! I nikt nie trafił jeszcze! Chyba ten sam atak nawet mieliśmy, nie? Chciałem obronić moich sojuszników. No, jest o to chodzi właśnie. O kurde. Cało, wstawaj. O Boże. No, to jest właśnie to, o czym mówię. Czasami się to nie opłaca, aby w koopie być. Bo dostajecie za kogoś pierdziel. A dostając ten wpierdziel, marnujecie cenne środki do leczenia. Znowu to samo. No i cała butelka w dupę, nie? A, dobra, nie będę już ich podnosić. Aha, ten jeden w ogóle stwierdził, że sobie idzie. No to super. Było dziwne. Wyglądało, jakby tak zlagował. I nie do końca wiedział, co chce zrobić. Aha, super, podwójnie cios dostałem. Chociaż teraz chwila sprawiedliwości, coś weszło. O Boże. Nie udało mi się. Giobu! Ogarnij się. Niedobrze! Kurde, jego takie tekenowe combo. 3 czy tam 4 uderzenia. Gdzie jak raz was trafi, to już nic nie możecie z tym zrobić. To jest masakra. Pięknie. O nie! Nie, no i kurde, zachciało mi się skilla leczącego, nie? I znowu mieliśmy chyba wyrównanie rekordu. Tak mi się wydaje, że to było mniej więcej taki poziom, taki etap, nie? Jeżeli chodzi o zbijanie jego zdrowia. Dobra, chwila prawdy, bo ten był prawie na 5 levelu. Czy on się doekspił? Nie, nie ekspi się. Chyba się nie ekspią. Co, ostatni eksperyment zrobimy? Ogólnie też bez sensu, tak myślę, katować sojuszników na bossa, bo te pieczęci tygryci mi zejdą, więc to ostatni raz sobie to robimy, nie? Serio, bo nawet ich szkoda. Jak eksperymentalnie ostatni raz. No fajnie jakby to było tak, nie że za zabitego wroga oni ekspią, ale za na przykład zbite HP czy coś takiego, no ale... No rozumiem koncept. Jest to jakaś kara dla osób, które na bossa chcą sobie sojuszników przywoływać, że nie ekspią wtedy, chyba że zabije się bossa, to wtedy inna sprawa. Ale jakiś mocny boss, no to tam się nie opłaca kompletnie przywoływać kogoś takiego. Czekam z duchem, aż zejdzie z konia. Oczywiście o ile dożyje.
pięknie. No i co, i nie wejdziesz w to. A dajcie spokój. Wredny taki komputer. Aha. No co z tego, że idealnie kliknąłem jak... Koń mnie zabił! Nie no, zostałem zabity przez konia, naprawdę! Nie wiedziałem, że to się może wydarzyć w ogóle. Kurde, widzieliście taki patent, żeby ten koń kogoś zabił? Dajcie znać, czy o tym widzieliście w ogóle. Być może jestem pierwszą osobą na świecie, które takie coś spotkało. Dlatego mówiłem wam wcześniej, nie znoszę go. Idziemy solo, to nie ma sensu z nimi biegać. Przeszkadzają mi bardziej niż pomagają. I szkole tych pieczęci, cholera jasna. Za późno. Serio, liczy mnie trafiłem? O, ale to było nie fair, nie? Teraz się zemszczę za to. Trochę nie poniosło. Ale fakt faktem, nie idzie źle. Na to, że to była pierwsza mikstura, to jest całkiem dobrze, bym powiedział. Zdążyłem jeszcze, ale jaja. Dosłownie w ostatniej chwili chyba. Powiem szczerze, ani razu nie czytałem tego, co on gada. Dlatego wolałbym trochę z drugiej strony po angielsku niekiedy mieć grę, ale ten angielski dubbing coś mi się nie podobał. Jeszcze bardziej bym wolał, żeby to po polsku było. No ale... Kto by tam po polsku w gry chciał grać? No nie? A wydawać gry po polsku? Po co? Aż kurde, w łeb ogniem. Nie no, to idealnie wcisnąłem. Nie zgadzam się z tym, co teraz się wydarzyło. O Boże. Myślałem, że mnie zabije już. A to dopiero za chwilę pewnie będzie. Dobra. Błąd z jego strony i błąd z mojej strony. To było dziwne. Pięknie. O Boże, fatalnie. Co? Czemu od razu odpaliłeś ten atak? To jest niesprawiedliwe. To było cholernie niesprawiedliwe. Nie. Dobra, moi drodzy, tym akcentem, moim zdaniem cholernie nie fair, zakończymy sobie ten odcinek. Dajcie znać, jak wam się podobało. Jestem szalenie ciekaw tego, czy chcecie, żeby kolejny wyglądał podobnie jak ten, nawet jeżeli go nie zabijemy, albo nawet jeżeli się znowu będę męczył nie wiadomo ile. Czy macie ochotę na przykład zobaczyć w kolejnym odcinku raczej już zwycięstwo? Na pewno będziemy walczyć bez sojuszników, no bo moim zdaniem oni mi tutaj bardziej akurat szkodzą niż pomagają. Poza tym szkoda mi trochę tych pieczęci, nie wiem ile ich mam jeszcze tak swoją drogą. Serio, który mnie strzela? Come on. Macie jakieś pomysły, co ewentualnie mogę zmienić w ekwipunku, to dawajcie znać. 45 o nich. No patrzę na to, że każdego trzeba 10 level wyekspić, to nie jest jakoś super dużo, chyba. Teoretycznie można by mieć... Mógłbym mieć o wiele cięższy ekwipunek i być może też o wiele lepszy. Z tego może wynikało nawet, tylko bym musiał polepszać, nie? No. TMM 45 na plus 3.
No nie wiem, dobra, słuchajcie, jestem bardzo ciekaw, jakie tutaj będą wasze wrażenia. Może by ekwipunek zmienić na ogień bardziej, ale w sumie jest na ogień mega, to jest jedyne co ceniamy na ogień obrony. Może by też tutaj sobie na przykład zmienić w sumie. Defense 1, nieźle. No. Także cóż, czekam, słuchajcie, na wasze wrażenia i raz jeszcze dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam jutro na więcej Wulong Fallen Dynasty. No i mam nadzieję, że już na Bleak Faith Forsaken. Przynajmniej sobie zobaczymy, jak ta gra działa, wygląda i tak dalej. Pewnie będą już pierwsze recenzje. Tymczasem to było tyle. Trzymajcie się i pa, pa. Do zobaczyska. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.